Witajcie, drogie panie. Chciałam wam dzisiaj opowiedzieć troszeczkę o koncepcji linii propozycji Yoga Attractive, dlatego że często mnie pytacie, jak element, jak kolagen, jak mgiełka, jak olejki wpisują się w całość. I rzeczywiście ta całość jest pomyślana tak. Wyobraźmy sobie, że naszą pielęgnację przeprowadzamy głównie rano, chociaż mogłoby to też być głównie wieczorem, ale załóżmy sobie tak. I taki ranek, rozpoczynam zawsze od eliksiru dla pięknej cery, czyli od takiego łyczka. O. Dlaczego? Dlatego, że jeśli mojej skórze czegoś brakuje od wewnątrz, to nie będę w stanie nawet bardzo dobrą pielęgnacją całości tych składników dostarczyć jej od zewnątrz, czyli pierwsze to jest taki lifting na rano, żeby skóra była świetnie odżywiona. Potem przychodzi moment na masaż. Masaż jest króciutki, ale po nim wasza skóra przez resztę dnia będzie pięknie pracowała, będzie miała ładniejszy koloryt, będzie wolna od opuchlizn. I tutaj buzię przygotowujemy taką mgiełką serum, która zawiera także bardzo silny, nie antyagingowy kwas alfa-liponowy. Pięknie też pachnie olejkami eterycznymi, ale ten kwas też ma za zadanie zatrzymać wodę, nawilżyć skórę doskonale przed masażem. Czyli zamykamy oczęta, potrząsamy i psikamy sobie tak, a jak chcemy dopieścić włosy, to także na włosy. No i przychodzi pora na masaż. I tutaj możemy robić masaż rolerkiem, czyli nie musimy używać olejku. Możemy robić masaż jeżykami. Dobrze jest te masaże zmieniać, bo one zawsze nam dają coś innego, coś ciekawego. Albo możemy i wtedy po zakończonym takim masażu znowu robimy nasze nawilżające psik-psik mgiełką i przechodzimy do ciągu dalszego pielęgnacji. Natomiast jeśli robicie masaż dłońmi, to robimy go olejkiem. I my mamy dla Was 4 do wyboru. Ja tutaj by się zmieściło 3 na stoliczku, w zależności od rodzaju cery. I do Waszego masażu będziecie stosowały olej z niczym niezmieszany w zagłębieniu dłoni. Masujemy, a potem nadmiary już jakoś sobie zmywamy bądź ścieramy i przechodzimy do właściwej pielęgnacji. I tutaj ta właściwa pielęgnacja ma być aktywna. Ona wcale nie musi i nie powinna być skomplikowana, bo wiele kosmetyków zawiera niepotrzebny chemiczny balast. I my się go pozbywamy i tylko tego się pozbywamy, używając no właśnie czego? Najsilniejszym nawilżaczem naturalnym jest kwas hialuronowy. Kwas hialuronowy jest tak delikatny, że wolno go używać i dzieciom, i kobietom w ciąży. Ale jest o tyle niezwykły, że pochłania jego jedna cząsteczka aż 250 cząsteczek wody. Więc pielęgnacja w każdym wieku naprawdę doskonała. To zobaczcie, ten nasz jest bardzo gęsty, takie gęste dwie krople bierzemy kwasu hialuronowego. Na dłoni, w zależności od naszego typu cery, dodajemy sobie dwie kropelki olejku, tak? I w tym momencie mamy doskonały krem. Jeżeli macie jakieś swoje składniki, które kochacie, możecie dodać. I tutaj mamy same substancje aktywne, a nie mamy nic, co byłoby nam niepotrzebne. I tym sposobem zadbałyśmy o siebie, a jak Wam zostanie trochę, możecie śmiało to wetrzeć także w końcówki włosów, bo i Wasze włosy kochają kwas hialuronowy z odrobiną ceramidów z olejków. Czyli tak jest pomyślana nasza pielęgnacja. A jeszcze na noc dla tych z Was, które robią o coś takiego w ciągu dnia, ja niestety też mam taką tendencję, mamy jeszcze plasterki mimiczne i po naszych pielęgnacjach, jak już się troszkę to wchłonie, przyklejamy sobie plasterek i śpimy całą noc z gładką buzią i też z gładkim czołem się budzimy. Tak to w ogromnym skrócie wygląda. Oczywiście zawsze możecie do mnie zadzwonić, napisać, zapytać na zajęciach. Od tego jestem, żeby rozwiewać Wasze wątpliwości i dbać o nasze piękne cery. Do zobaczenia.